Dobra, moi mili, to jest Dead Island 2. My zdobyliśmy sobie w poprzednim odcinku broń palną z Rassamem. On osłaniał nas dzielnie. Powalił wielu silnych wrogów. My też mieliśmy okazję zawalczyć pierwszy raz z krzykaczem, właścicielką tejże posiadłości. A teraz mamy wrócić do Emy. Do Emy. Ja się zastanawiam, gdzie to jest. Czyli tu. A można tu jakoś szybką podróżą do Bel Air. No nie za bardzo, nie za bardzo. It's Jacob. Has Michael made it back yet? Hello? Yes. I'm here. Lovely. You're a survivor, Mikey. Yes. Getting back was a lot easier. Speak to Emma yet? No. I will. Well, pack your bags. I'll be back as soon as. We are out of here. Thanks, Mum. No, udało się przeskoczyć, nieźle. A co to mnie chwyciło? Strażak sam w okolicy. Ekstra. Wszyscy lecą? Bez główki. To ten krzykacz, dobra, dlatego ja nie mogłem jej. Bentut, klucz do przechowalni odpadów. Oni słyszą te strzały, prawda? To nie jest tak wesoło z tym. Dobra, lecimy. Ja bym może się podleczył, bo tu w furii walki. A, tego popieściło samego. Ekstra. Kurde, przypominają mi się te strachy takie, które były w Dying Light. Tu sobie otworzyliśmy bezpiecznikiem. Okej, mamy tędy. Dobra, czyli tutaj sama przeprawa do Emy to już jest jakieś, powiedzmy sobie, pomniejsze wyzwanie. No, nie trafiony, nie zatopiony, szkoda. Zostawiamy go w spokoju, niech sobie pożyje. On nawet się nie zorientował. On prawie się nie zorientował, o tak może. On tam próbował iść za nami, ale wiecie. To ten powolny, bez biegania. Ale zobaczcie, to możemy... Jestem ciekawy jednej rzeczy. Ekstra. I o to mi chodziło. Strażak? Nie, robotnik. Ach. Coś ostatnio to z wyskoku skakanie nie wychodzi nam najlepiej.
tędy? Czekajcie, bo tu mam stół warsztatowy, nie? Płonący, wtedy go ogniem nie można. A ta ogniowa zdecydowanie jest najlepsza. Jak ja bym się mógł tu dostać? Hello? Puści mnie tu ktoś? Nie widzę żadnego wejścia. Andy. Voila, sobie zwiedźmy. O kurde, jakaś notateczka. Szerokiej drogi już czas. Zebrane dzienniki 3 na 9. Warto było tu wstąpić, chociaż na moment. Ekstra. To może tam gdzieś u góry jest ten stół warsztatowy. Ty żyjesz? Nie, to stary nasz przyjaciel. Pojemniczek, szybka podróż nas czeka, tak, akceptujemy ją jak najbardziej. Te drogi, takie wracanie tutaj ciągle do Emy, to trochę trwa jednak. Też to ładowanie bym chciał zauważyć, że nie jest najszybsze między lokalizacjami. Pewnie doczytują się rzeczy. Wybuchnie. Cześć. Skąd tu tyle wojskowych, nie? Ale pan brzydki tu. Pan też niczego sobie, brzydal. Zawsze coś na nas czeka, nie? Na tej drodze. To nie jest tak, żebyśmy mogli sobie swobodnie przejść. Pan już chyba się nie ruszy. Górą. Mamy to. Ewidentnie słyszę, że ktoś kogoś żre. Nawet nie tyle, co żar się schowała tu skubana. Zwykła. Spalony kawałek drewna właściwie. Stalowa rura. Rura z rusztowania. Energetyka się napiłbym w sumie sam. Dobra, tego jednego ogarniemy. Nie ma też co tracić naboi. Ten też? Nie wybuchnie? Wybuchnie, ekstra. Wykończeniówka. Jak to wygląda? Drugi poziom wykończeniówki, kurde. Też ktoś, kto wymyślał te nazwy, miał niezłą fantazję.
tu w nocy też się ciężej generalnie przebywa, tak jak w Dying Light. Mam taką przynajmniej... mam takie przynajmniej wrażenie na ten moment, że to też ma wpływ pora dnia. Tędy? Tędy, nie? Do chałupy. Ta stara baba tu teraz będzie, no. Już nas lubisz. Where's the gang? They're all in the gym. No już nas lubi. To już lepiej. All together like a big happy. Oh fuck. Damn, man. How long you been pit for? Nothing. Oh my gosh. Shit. We got to deal with this right now. Don't touch him. Go check on Andrea, see if she's okay. That. This ain't no game, Emma. You know what's gonna happen to him. The same thing that happens to all of them. Now let me. This is my house. It is my rules, Sam. Go. If he so much as twitches funny, you know what you've got to do. I do. Michael, what happened? I'm fine. You're not fine. I'll get you help, okay? Emma, sweetheart? Don't even think about it. I took you in. You owe me this. Put the gun away. Seriously, Emma, he's turning. You don't know that. Hey. The 2019 Best Supporting Actress Romero goes to... Oh, my lucky charm. This is why you left. Emma. I think I've got the special blood. I'm zombie proof. I just feel it. Yes. Yes, you have the special blood. You're going to get through this. Michael. Jakoś nie czuję tej specjalnej krwi. Michael, please wake up. Please. Okay, that's a wrap. Move. Fuck you! Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Emma. Get out of my house. Serio? Znowu 13 poziom. Nic nam się więcej z kart nie odblokowało. Tu nie mamy żadnych nowych. Tu mamy w zasadzie. Co się stało? Szybkie uderzenie. Z tego nie korzystałem w ogóle. Tu też to przed chwilą sprawdzaliśmy. Tu nie ma co. He been bitten. I should have noticed. I'm sorry, Andrea. Truly, I am. Emma, she... I have to leave. Pytanie, czy będziemy mogli tu wrócić. Mamy też jedno zadanie z bezpiecznikiem. Tu mamy... Co to jest? Handlarz. Podejdźmy sobie do niego, oznaczę go sobie nawet. Stoi tu. No bo gdzie bym miał stać? Wyświetl, uderzacz. Broń dystansowej uderzacz. Z tą modyfikacją. Do broni. Mhm. U ciebie bezpieczniczki, nie? A na kolejny nas nie stać. Co ja bym tobie sprzedał w takim razie? To? Tą pałkę. I kup bezpieczniczek jak najbardziej. Amunicję. Amunicja do karabinu. Za ile ty ją masz? Dobra, weźmy. Weźmy. Tyle na razie. Dobra, mamy stół. Spróbujmy sobie ulepszyć to. Nie mamy.
szybkie przeładowanie. Amulet wylotowy, a tego nie możemy wytworzyć. Wytwórz. Aptekę możemy wytwarzać, wiecie co, tego nie wiedziałem. To pierwszy raz się dowiedziałem. Co tu wypadło? Złom? Ulepszenie napraw. Z pewnością naprawić. Karabiny, jak widać, się nie psują. Mamy spluwę też zwykłą. Czemu ja jej nie mam w tym momencie do koła przypisane? A nie, jest. A jakbym chciał tu spluwkę? Nie? Dobra, weźmy ten młot. Niech zostanie. I w pojedynkę do Santa Monica. Chyba tak wygląda ten bezpieczniczek. Gdzie on by był? Na dole tutaj? W tej lokalizacji? Ja się oddalam od niego. Jeszcze niżej gdzieś. Tu niżej nie zejdziemy. Pytanie, czy ja będę mógł później wrócić do tej lokalizacji? Sam, I think Michael had already been bitten when I found him at Monarch Studios. How can Emma ever trust me again? I'll talk to her. Damn, this was too close. This shit cannot happen. Dobra, spadamy w takim razie, skoro tu nie widzimy, nie będziemy zbędnie przedłużać tego. Hey, Emma can't do this. Don't go. Shit happened. Sam can hold the fort here. Sam? You think there's room for me and my family in his apocalypse fantasy? Once he gets inside Emma's panties, we're all fucked. Hey, there you are. Shit went way too loose around here. Martin almost bit Emma. Michael! Right, right. Now on, no one goes outside except me. No one? Really? Come on. I keep saying, don't trust those fucks. You're better off here. Yes. Stay. I'm immune. I've got to try. This is my path. Okay, learn the hard way. I got one last tip for you. Do spill. When I had to get around Banoy, I used the sewers. I ain't saying they're safe, but you can line them up. Sewers. You'll be back. Hey, Emma's pretty shook up. How about you fix her some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes? This is the end. Nah, we both know that ain't true. Gdzieś ta babka nas nie lubiła, nie? Teraz nagle taka zmiana o 180 stopni. Pójdź za ściekami do Santa Monica, za ściekami. Dobra, tu. Otwieraj mi drzwi. Gdzie są te ścieki i te kanały takie bezpieczne? Znaczy, on nie powiedział, że tam jest bezpiecznie, ale nie trzeba walczyć. Też takie dziwne. Ja bym spodziewał się w takich kanałach pełno delikwentów. Jeszcze ja w to gówno się włożyłem. Wyciętą głowę, jak to wyszło w ogóle? On tu jeszcze żyje? Bez głowy? Bez głowy? Nie widziałby nas przynajmniej. Mały bezpiecznik. I po co my ten bezpiecznik wkładali tu? Popieści go? To nie to. Żyryj. Tu leci woda. Bo tu leci woda. Tu nie było hydranciku. Okej.
Tu będzie hydrancik, czy nie za bardzo? Nie chcę mi się z nim walczyć. Pani? Dobra, ja chciałem tylko zajrzeć, czy tu jest hydrancik. Nie leży? Headshot. Zobaczmy za tym hydrantem. Nie ma, ja tam tej skrzyni nie zostawię. Słuchajcie, jak jest taka okazja, to apteka i w ten sposób robimy, no bo szkoda zostawiać. Co to elektronika? Czemu żeś jej nie chciał samodzielnie podnieść? Tu jest skrzyneczka. Bardziej prąd dochodzi. Tej nie da się. A i przestało. Elegancko. Heal-off rzadkie. Heal-offu jeszcze chyba nie mieliśmy w tej serii. Dla samego heal-offu było warto. Z szafy takiej nikt nam nie wyjdzie. W ogóle jak ten heal-off się prezentuje? To jest siekiera. Siekiera strażacka. Gdzie ten kill-off mi wleciał? Rzadkie. Tu. Ekstra, ekstra. Zamiast... No, nożyk ile miał? 200... Zamiast młota. Siekiera, klucz. Gdzie jest ten kill-off? Wolny trochę. W ten sposób teraz zawalczymy prądem. Wchodzimy. Aj. Niewiele brakowało. To nie był dobry pomysł, a chciałem mówić, że w kanałach może być woda, nie? I to może nam utrudnić. Kurwa, ja myślałem, że to ktoś tam jest. No, teraz się trochę tak drętwo tu zrobiło. Nawet tamten jeszcze oberwał, nie? Za każdym razem będzie ta animacja. Nikt za mną nie podąża. Dobra, my musimy tam iść. W ostatnim momencie apteka.
skąd oni wyłażą tu? To by trzeba było ogarnąć, nie? Bo zaraz nam wejdzie jakiś na plecy, a ja już amunicji nie mam. Gdzie jest ten ogniowy mój? Oni stąd, kurde, no co przez to wyłażą? No nie wierzę. Nie wierzę. Grabie. Ale czekaj. Wait, co, nie ma klucza? No spoko, to gdzie on wypadł? Gdzie on wypadł, ja się pytam. No gdzie on wypadł? Chyba, że tu wspiąć się i tym przeczołgać. Nie za bardzo. Oni tędy wychodzili. Tu też nie. No czekajcie. Wiecie, że ja już miałem jednego baga takiego, że nie wypadł mi, nie wypadła mi konkretnie karta magnetyczna do drzwi i nie mogłem przejść dalej. Musiałem po prostu włączyć, wyłączyć grę i spróbować jeszcze raz i wtedy faktycznie wypadła. Znajdź okrężną drogę, nie? Ale cień. No czekaj, ale wątpię, żebyśmy się musieli tu cofać. Tak nas co prawdę to prowadziło. Ale to nie tędy. Znajdź okrężną drogę, spoko. Coś buczy tu, jakiś wentylator. Zrespili się, gówna. Skąd on wylazł z ziemi? Oni z ziemi tu wyłażą. Słyszę tu kogoś cały czas. Słuchajcie, no tu. Kurwa, rura. Człowieku, rura. Że ja też tego nie zauważyłem wcześniej. Teraz sru na dół. Ekstra, od drugiej strony tylko zamknięte. To było słabe w moim wykonaniu, bardzo słabe. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, że nie widziałem, że tam rurą można przejść. Rui! Somebody there? Oh, oh, fuck off! Help me! Get down! Nowy friend. Oh, lovely. You got it all sorted. I had a few tricks up my sleeve. I'm back. Jacob, I owe you, fella. Hey, no need. Just glad I got to you on time. What are those balloon people? Beats me. Bursters, I call them. Like walking bombs. Welcome to Shangri-La. Oh, it's okay. You can leave your shoes on. Nice.
Sorry. It's a mess. Mate's day off. I could tell. Nice, cool. How long you been hiding out here? Oh, how long? Yeah. Long time. Oh, after the war, people don't like my face. Yeah, well, people are jerks. Yeah. Which turkey shoot? Gulf War? I flew helicopters. My bird got shot down. Yeah. Could have been a lot worse. Wow. Big film buff, right? No, why? I gotcha. Yeah, man, no shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. Oh, you like horror movies? I did. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen of Kell, man? Omen of Kell, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like 20 times, man. I just shot Emma Jones, PA. No fucking way. Emma Jones, she's still here? What's she like? I hear she's really great. Well, she's, well, people are different in real life. If he went over, promised not to shoot her staff, might be safer there. What? No. Why would I do that? I mean, this is my home. Patton, stuff has changed. We can't survive this by hiding. Look, I really want to watch Omen of Kell, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. I was only watching it the other day. Where is Omen? To Kell. Yeah. Found it. Come on. Can you please watch it with me? I'm needed in Santa Monica. They're gonna juice me for a vaccine. Is there a way through? Maybe. I mean, it's a long way. It's the only way. You know, I could, yeah, maybe I could, just... If I could, yes. I'm sorry, I really need to watch Omen of Kell. You do you. No sweat. I'll be fine. You want to follow the signs for the Venice storm tank? Roger, roger. Lock the door after me, yeah? Troszkę obawiam się o tego typa, drodzy państwo, bo on nie wygląda, jakby miał równo pod sufitem. Masakra. A druga sprawa, tak się zastanawiam, ci ludzie tak mieszkający w tych kanałach czy w innych takich klitkach, co oni jedzą? Dajcie znać w komentarzach o tym, bo to już koniec odcinka. Cześć.